Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Spidermana. Jak widzicie, jestem już na miejscu kolejnej misji głównej, tak więc zostawcie koniecznie łapki w górę pod tym odcinkiem, a ja tymczasem jak najszybciej udaję się na sam dół. Otwórz to. Oj, zdecydowanie grube wejście Martina Lee. Muszę się uporać z tymi demonami, zanim pójdę do laboratorium. Pora rozwalić snajperów. Teraz wypadałoby, żebyśmy też w podobnym stylu tutaj wyeliminowali naszych rywali. Kurde, czy ten mnie nie zauważy? Jestem ciekaw. Może podejdźmy sobie tutaj. Tego ściągnijmy najpierw. I teraz tak, wejdźmy teraz na tą. Tego sobie ściągniemy. Snajpera możemy powalić. Tam widzę jest kolejny snajper i kolejnych typów. Gdzie co? Najpierw sobie właśnie tych tutaj pozdejmujemy, którzy są na górze samej. A potem zajmiemy się całą resztą. Łatwiej będzie z nimi walczyć, jeśli się rozdzi. Muszę szybko przedrzeć się przez te demony, zanim Lee zdobędzie surowice. Oni mogą nam narobić największych problemów. Dobra. I teraz tak, tu mamy dwóch typów, o ile mnie pamięć nie myli, czekajcie. Sprawdzę jeszcze. Tak. Tutaj jeden koleżka z RPG-iem. I jak dalej okolica wygląda? Tutaj mamy dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu. Dobra, to wracamy. A tam jest ich więcej. Nawet powiedziałbym. Chyba lepiej rozprawić się z nimi po cichu. Dobra, tego też zdejmijmy. Nie wierzę w to, że się uda wszystkich po cichu zdjąć, ale kogo się da, tego zdejmiemy. Tutaj jest fajny typ. Znaczy nie wiem, czy fajny typ. Na pewno okazja jest fajna, żeby go w fajny sposób tutaj zdjąć. Szkoda, że ja nie mogę tego zrobić w inny sposób, ale trudno. Taki też może być. Tam jest jakiś typ w pojedynkę. Jest na wolnej ścieżce. Teraz tak. Tutaj dosyć ryzykownie. Trzeba by było ich zachęcić, żeby sobie na przykład poszli tutaj, zerknąć. Żebym tego mógł sobie tutaj, o właśnie, ściągnąć. Tego też by było miło. Zabrać do siebie. Spidermanie, wynoś się stąd. Moi ludzie to załatwią. Sable? Twoi ludzie niczego nie załatwią, bo zostali załatwieni przez Lee. Ostrzegałam cię, bohaterze. Teraz tak, tego trzeba by było zachęcić, żeby tu przyszedł. Tam ci mogą zauważyć coś. Albo nie zauważą? Odpocznij sobie. Rozwaliłem wszystkich po cichu. Chyba pierwszy raz się to udało. Sable spełniła swoją groźbę. Ci goście raczej nie będą chcieli współpracować. No dobra, trzeba ich zatem wykończyć jak najszybciej się da. Drony. Już
Proszę, byś się nie zdziwił, kolego. Te drony coś tam działają na dole, czy nie bardzo? Co tu się dzieje? Mam wykończenie, muszę je użyć. Gdzie on jest? A, władował się w pułapkę swojego. Dobra, mamy tylko jednego. Ale niestety resztki zdrowia. Trzeba uważać. Puśćmy to. Ty potrafi się jeszcze odepchnąć? No walczyłem z nimi tyle razy, bo były z nimi znane aktywności poboczne, ale takiego oporu nigdy nie stawiali. Tu jeszcze jakiegoś jednego typka mamy. A, latający, dobra. Długo nie polatał. Cegły i demony z głowy, teraz do środka zali. Coś czuję, że dopiero zabawa się zaczyna. Katowałeś moich ludzi, niszczyłeś sprzęt, a mój klient stracił przez ciebie miliony. Daj mi jeden dobry powód, żeby cię od razu nie zabić. Słuchaj, ja nie lubię ciebie, a ty mnie. Ale Lee jest w tym budynku z twoim klientem. Jeśli czegoś nie zrobimy, zabiję go. Możemy walczyć ze sobą albo z Lee. Zdecydujmy się. Wiedziałem, że pójdzie na to. Ale chyba na jej warunkach, co? Coś czuję. Czyli umowa stoi? Pomożesz mi uwolnić Normana. A później zobaczymy. Może być. Nie mówiłem? Kompletnie odjechał. Uratuj Osborna. Porozmawiam z nim. Oj, przyjaciół. Okej, Lee. Dość uciekania. Pora to skończyć. Okej, tutaj mamy wejście. To jakiś obłęd. Muszę jakoś dotrzeć do Martina Lee, którego znam. Który zbudował Feast. Chyba tędy. Mogę iść tylko w dół. Nie podoba mi się to, powiem wam. Czyli co, ja mam tam wskoczyć, czy jak? Tak. Odejdź, Spider. To sprawa między mną a Osborn. Wiem o wypadku. Wiem, co stało się z twoimi rodzicami. Wypadek? Mówisz zupełnie jak Osborn. Ja Martina Lee jak najbardziej rozumiem. Moi rodzice zmarli przeze mnie. Przez to, co Osborn ze mną zrobił! To było dawno temu. Skup się na teraźniejszości. Chciałem żyć tak, by rodzice byli ze mnie dumni, by uczcić ich spuściznę. Ale bym to uczynił, Osborna musi dopaść sprawiedliwość. Nie dam ci tego zrobić, Martin.
Li pielęgnuje w sobie ból i gniew. To daje mu moc. To zdjęcie już mieliśmy okazję zobaczyć wcześniej w jego gabinecie. To jest jedyna próbka. Nie! Nie! Martinie! Słuchaj, naprawdę przepraszam. To był wypadek! Ja próbowałem ci pomóc! Ty nie pomagasz. Ty się bawisz. Martin! To nie przywróci ci rodziców. Czemu ciągle próbujesz ocalić tego cholernego dupka? Próbuję tylko cię ocalić. Nie daj się ponieść zemście, zwalcz ją! No niestety nie da mu się przemówić raczej do rozsądku. Trzeba będzie to zrobić siłą. Osborn musi zostać ukarany. Już zbyt długo. Tym rach toczy to miasto. Osborn zasługuje na sprawiedliwy osąd. Ty mu go nie zapewnisz. Nigdy nie przestanę. Dobra, w normalny sposób go nie pokonamy raczej. Spróbujmy porzucać w niego czymś. Aż go osłabimy. O, mamy coś? Proszę. Tu jeszcze wziąć? Czym mógłbym go uderzyć? Nie! Jesteś sobą! Oto! Kim jestem? Ja chyba muszę czekać, aż on się zmęczy, tak mi się wydaje. No na niego żaden atak praktycznie nie działa. O, widzicie teraz? Będziesz odpowiedzialny za zbrodnię Osborna! Możesz stąd wyjść! Nie! Osborn ma cierpieć! Wow! Co to jest? Co? Martin! Wiem, że możesz pokonać Szymona! Pokonać demona? Ja nim jestem! Hmm.
Zobaczmy teraz, jaka będzie taktyka na niego. Ale jestem niemalże pewien, że... ja mu tutaj jakichś obrażeń większych nie zadam. To jest wielki demon. Wielki demon. O! Coś jest. Ty i Osborn spotkacie się w grobie! A, trzeba uważać. Ale teraz trafił mnie. Zdrowość! Oddam sprawiedliwość rodzicom! To już prawie koniec! Mam nadzieję. Nie wiem, gdzie jestem, chciałem tylko chwycić przedmiot. Dobra. Chyba musimy najpierw pokonać tego... zobaczymy, czy jestem na niego tutaj troszeczkę jeszcze. O, tak mogę. Jednak nie muszę pokonywać. A, czyli muszę jednak tych jego przydupasów pokonać, bo inaczej będzie lipa. Moja wola jest silniejsza od twojej! Zobaczymy. Nie mogę się poddać, ledwo zipię. Uf, a co się dzieje? Ja pierdzielę. Ale ich tu jest. Powiem wam szczerze, że nie wiem, na kim się koncentrować, czy na Martinie. Jest tak dużo, że wydaje mi się, że one nigdy nie znikną. Ale może jednak się mylę. No nie znikają, drony może wyślimy. Ja tu nic nie widzę już pomału. Jest, udało się. Uff, ale tu była walka. Thank you.
żeby tylko to nie pękło. Weź to, weź to! Jest, mamy to! Ależ masz minę. Nawet nie wiesz, jakie to satysfakcjonujące. Gotowy na ostatni akt? Uciekł. Nie martwiłabym się nim teraz. Jedźmy do szpitala. Nie. Żadnych szpitali. Do Wist. Czyli jednak to jeszcze nie koniec. To jeszcze przed nami, coś czuję, kilka przygód po drodze. No, wyglądało już, jakby to była końcówka gry, kurczę. Naprawdę było dosyć ciężko z Martinem Lee. On ogólnie był dosyć łatwym przeciwnikiem do pokonania, no ale po tym, jak ten demon się pojawił, ci jego pomocnicy, to już się robiło ciężej. Ciężko było coś dostrzec na ekranie w ogóle, ale udało nam się go pokonać za pierwszym razem, na szczęście. Zawołaj ordynatora. Tu nie ma lekarzy. To kto tu rządzi? Ja głównie. Okej. Okay. Wyszedłem z wprawy, ale spróbuję. Przynieś maski i rękawiczki, dobra. Wszystko to sterylne. Dziękuję. Podziękujesz mi, nie umierając. O mój Boże. Przeżyje. Musi odpocząć. Hej! Ostrożnie! Gdzie jest May? Masakra, ona jest już naprawdę chyba w ciężkim stanie. Mówią, że zostało jej mało czasu. Dokąd idziesz? Muszę znaleźć Otto Mazurowicę. Nie wiem, czy go pokonam. Może i nie. Może Spider-Man potrzebuje pomocy Petera. Co? Peter skonstruował te ramiona, tak? Jeśli ktoś zna ich słabość, to on. Bierz ich, Tygrysie. To było dziwne, co teraz powiedziała. Jest i ten pająk, patrzcie to. 42.
gdzie on idzie? No dobra. Miles! Nie wierzę! Będzie ten motyw z nim! To też nie to. To może tutaj. Nie. O fuck! Czyli to nie był tylko easter egg, ale faktycznie! Miles został ugryziony przez niego. Nie mam pytań! Ja cię kręcę, jestem teraz ciekaw, jak tutaj twórcy jaką drogę obrali w związku z nim. Jak to dalej się potoczy. Już się tego nie mogę naprawdę doczekać. MJ ma rację. Stworzyłem interfejs neuronowy, więc mogę go też zniszczyć. Na pewno znajdę coś w laboratorium. Będziesz jakiś telefon? Nie, nie ma żadnego telefonu. Tak więc słuchajcie, w tym miejscu zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek, a w kolejnym już zobaczycie prawdopodobnie, co stanie się z Milesem i czy uda nam się rozprawić z naszym profesorkiem. Mam nadzieję, że tak, no ale zobaczcie wszystko dokładnie ze szczegółami w kolejnym odcinku, na którego was już z tego miejsca serdecznie zapraszam, a jeśli ten wam się podobał, stawcie łapkę w górę. I to by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!